oczywiście zwycięzca otrzymuje puchar. Pozostali pamiątkowe medale. Symboliczne upominki, jak zwykle, od firmy Soraya, która nas zawsze wspomaga w tego typu rzeczach. Dopiero się dzisiaj żeśmy zobaczyli, że są tam różnego rodzaju kremy dla starszych pań, czyli możecie przydać swojej mamy, a to też się przydatna. Powyżej 35 roku życia, tak było napisane. Miały być inne, ale będzie wesoło. Bo ja chciałem przedstawić Państwu tutaj gospodarza dzisiejszego zamieszania, czy tego terenu, pana Krzysztofa Gawalę, który jest dyrektorem ośrodka kultury i sportu tutaj Huragan. I między innymi dzięki niemu też tutaj część naszych najlepszych zawodników może praktycznie już od 3 miesięcy przychodzić i bez żadnych spraw finansowych trenować na terenie ośrodka. Mam nadzieję, ta współpraca będzie nam tutaj obopólnie przystawiać do tego sportu, prawda? Proszę bardzo, to dla pana, a poproszę teraz pierwszą kategorię. Poproszę na podium trzecie miejsca Jakubasik. To jest tam brawo, oczywiście nie brawo. Damian Kielak. Sensei Mariusz też poprosił o wręczanie na pewno dla zwycięzców. Puchar dla zwycięzców, te większe medale i dla każdego pozostałego medale mniejsze. Proszę, panie dyrektorze, proszę o wręczenie. Ja pozwolę sobie może wręczyć w takim razie, nie wiem, czy mi starczy tego przywodu. Starczy. Oczywiście brawa mogą być jak najbardziej, tak? Drugie miejsce, Paweł Krasuski. Brawa dla Pawła. To jest najcięższa kategoria, proszę Paweł. Czyli panowie, którzy, mam nadzieję, zwiążą część swojego życia z prawdziwym karate. Mocnym, twardym. I pierwsze miejsce, Bartek Szymański. Jak już mówiliśmy wcześniej na temat zawodników, sensei Mario mówił na temat zawodników, którzy będą reprezentowali nasz kraj w Mistrzostwach Europy w karate Shikyokushin, które będą już niedługo, bo 15-16 kwietnia w Wilnie. Właśnie senpai Bartek, jeden Szymański, jeden z uczestników dzisiejszych zawodów, będzie miał ten zaszczyt reprezentowania Polski właśnie na Mistrzostwach Europy. Także brawo jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Oczywiście kremy dla mamy. Dla mamy. Trzecie miejsce Łukasz Bladosz. Bladosz. Skąd jest Łukasz? No to krzyczcie skąd jest, bo będzie przyjemnie. I trzecie miejsce Rafał Tarczyński. Drugie miejsce Jakub Zagończyk. Skąd jest Zagończyk? I pierwsze miejsce Daniel Sternik. Po prostu tutaj ten import nam strasznie miesza, niesamowicie. Jeśli od tego uczyć. Oczywiście kremy dla mam. Dziękujemy. Trzecie miejsce Kordian Czarnecki. Skąd jest? Skąd jest?
Kielany, tak jest, proszę bardzo. Us. I Patryk Sobczak. Us. Brawa, drugie miejsce. Piotr Lemisz. Brawa dla Piotra. I Jan Przepełski miejsce pierwsze. Brawa. Us. Tu jest tam. Najprzyjemniejsze to jest to, że ci chłopcy, którzy teraz mają po lat 15, 16, 14, tak? 17 właśnie, którzy trenują tutaj z nami. Jeśli przyjeździliśmy wspólnie na obozy, mieli wtedy po 6 lat, sikali do piaskownicy nad morzem, tak? To było, tak, a teraz sobie dorosłymi facetami, którzy dalej tutaj próbują się z nami męczyć. Bardzo. Tak, sensei ma mówi, że wziąłem ten pokolenie, tak? Bardzo dobrze, fajnie. Brawa jeszcze raz, Dani. Dziękujemy. Następna kategoria, Łukasz Zera. Łukasz Zera, brawa. Uf. Łukasz Kaprzycki. Drugie miejsce, Patryk Kapuściński. Pierwsze miejsce Damian Jóźwiak. To ten, co miał być w tej kategorii. Tutaj też to nasze spotkanie jest takim historycznym spotkaniem, bo po raz pierwszy prowadziliśmy również formułę Opel, czyli taką niezależnie od tego, w zasadzie kto ile waży, musi stanąć na maszy. Dlatego były widoczne takie dysproporcje wzrostowe. No i jak widać, nie muszą wygrywać najcięższy i najwyżsi. Trzeba po prostu mocny charakter i siłę wewnętrzną, żeby stanąć na walce i wygrać na maszy, tak? Uf! Brawa jeszcze raz. Adrian Skipski, trzecie miejsce, zapraszam. Krojan Kowalczyk, trzecie miejsce, też zapraszam. Nie wiem, czy jest teraz. Rafał Gła-Zebrzewski, drugie miejsce. Brawa. Łukasz Lubasz, miejsce niesamowite, jest to pierwsze, brawa. Brawa, dziękujemy.